Cześć wszystkim. Dzisiaj filmik raczej smutny. Wychodząc z pracy, zakrzyczała do mnie moja fryzjerka obok mnie, co pracuje, że znalazły z jakąś swoją klientką ranną sroczkę i że mam coś z tym zrobić, jako że jestem od zwierząt. Sroczka faktycznie jest ranna, jest raczej młoda, ale tutaj przy ogonku ma naprawdę mocno rozdrapane. Wygląda to raczej nieładnie. Stoi na nóżkach, chwyta się łapeczkami. Sorry. Nie wiem, co z tym będzie. Dzwoniłam w każdym razie do Oni zajmują się dzikiej rannymi stoi. Sroczkami, dlatego też dodzwoniłam się już. I wsiadam w samochód i jadę kawał drogi, żeby ją zawieźć. Mam nadzieję, że wszystko będzie z nią w porządku. No i wracam właśnie z Wilgowa. Skontaktowałam się z panem Michałem z Dzikiej Ostoi. Jest to gościu, który zajmuje się razem z panią Marzeną tym wszystkim. Dzika Ostoja w ogóle, jest to świetna fundacja w Szczecinie, która zajmuje się pomocą dzikim zwierzakom, chorym czy po prostu takim, które potrzebują pomocy. No i zabrał sroczkę. Sroczka okazała się być bardzo starą sroką, prawdopodobnie przez to dostała wpiernicz. Miała spory ubytek piórek, czyli na ogonie i na grzbiecie jakąś odmę, przerośnięty ogon, bardzo krótkie nóżki, bardzo dziwna sytuacja. Wsadził ją do grzania, dostanie jakieś tam zastrzyki witaminowe czy antybiotyki, szczerze mówiąc nie wiem już dalej, co z nią będzie. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Co dalej? Miałam okazję z nim chwilkę porozmawiać. Zawsze byłam mega pod wrażeniem roboty, jaką robi Dzika Ostoja. Ostatnio w okolicach gdzieś tam Szczecina wypuścili kilka tysięcy norek do lasów, ekolodzy, wspaniali nasi. Co w tym złego? Oczywiście nie mam nic do pracy ekologów, jak najbardziej jestem przeciwko fermom norek, ale z drugiej strony ekolodzy też nie myślą o takich rzeczach jak co zrobić z tymi zwierzakami, które uratują, bo wypuszczenie takich norek do naturalnego środowiska bardzo mocno zaburza cały ekosystem, ponieważ norki to, pomijając fakt, że są drapieżniki i muszą polować, żeby zjeść, to niestety zabijają również dla zabawy, czyli po prostu o tak. I opowiedział mi, że 2 dni temu znaleźli samca, który włamał się do kurnika i zabił 26 kur, o tak. Dzisiaj pokazywał mi norkę, samiczkę, piękna była, naprawdę piękna, szafirowa, biała norka, co się okazało, znalazła sobie gniazdo z ptakiem, porozbijała wszystkie jajka, pogryzła je, a z samym ptakiem zrobiła po prostu jakąś masakrę, zgniotła jej głowę, zmiażdżyła, powrywała jej co nieco. Naprawdę kiepska sprawa. Co dalej? Pokazał mi też borsuczka. Miał też małego borsuka w samochodzie, który po prostu został przewieziony z miejsca na miejsce, ponieważ tam, nie wiem szczerze mówiąc, dlaczego go złapali i jak wiem, że teraz szedł na odkarmienie i wypuszczali go z powrotem do lasu. Więc tak, podsumowując, Dzika Ostoja taką robotę robi. Naprawdę. Podziwiam. I bardzo się cieszę, że jest ktoś taki w Szczecinie, który zajmuje się w ogóle taką robotą, czyli pomocą tym najbiedniejszym zwierzakom. I tyle. Więcej dzisiaj się już nie produkuje. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa. Cześć.